z samego rana wybieramy się na działkę, ponieważ trwają prace nad wymianą dachu na altance. Tak więc dzień zaczynamy od altanki na działce. Później w pracy czeka mnie konferencja Krzysztofa Bosaka, a zwieńczeniem tego dnia powinien być mecz Zagłębia z Lechem na trybunach stadionu Zagłębia, o ile nic się nie wysypie. Zaczynamy! Dzisiaj dachu na pewno nie skończymy, roboty jest co niemiara. Siedzimy tutaj już 4 godziny, a efektów jeszcze nie widać. Dłuższe posiedzenie się szykuje. Niestety czas goni i z działki muszę się przenieść na konferencję Krzysztofa Bosaka. W miarę szybko się ogarnąłem i jadę teraz na Wzgórze Zamkowe zobaczyć, co Krzysztof Bosak ma do powiedzenia swoim wyborcom. Przy okazji to nagram, bo potrzebujemy tego do roboty. A stamtąd prosto na stadion Zagłębia. Oby. I widzimy się na Wzgórzu Zamkowym. Z Dolnego Śląska, z Lubina. Serdecznie i gorąco chcemy przedstawiliśmy tę siedzibę. Jeżeli będą Państwo też zainteresowani jeszcze nasze materiały kręcone tutaj przez Michała Jolonka, który jest z nami. My na pewno z powodu deszczu nie pouciekamy. Będziemy tutaj tyle czasu, ile tylko możemy. Pan Bosak jak na polityka skłamał i pojawił się 40 minut po czasie. Tak więc na stadion Zagłębia docieramy spóźnieni o 7 minut. Wszystko przez politykę. Dlatego mówię, że polityka to zło. Już brama wpadła i oczywiście jej nie widzimy. Aj, Krzysztof Bosak, co żeś narobił, chłopie? Bardzo głupia, stracona bramka, puszczenie w uliczkę i Gytkier przerzucił nad Chładunem i mamy 1-1 w Lubinie. W aplikacji możemy zobaczyć bramkę z Zagłębia z karnego. Poprzez Krzysztofa Bosaka nie było dane nam jej zobaczyć. Pewnie. Luis Figo. Guldan zachował się jak profesor. Wszedł w środek pola, podał do prawej, do Czerwińskiego, a z główeczki po dośrodkowaniu Sasa Żywiec i mamy 2-1 dla nas. Czerwiński asystę dał. Mamy to. I 3-1. Do przerwy gładkie 3-1 dla nas. Fajnie ten mecz wygląda w miarę. Miło się go ogląda. Ale stadion, taki pusty, wygląda bardzo dziwnie. Mecz wygląda trochę jak sparring. Słychać komentatora, słychać zawodników na boisku. Nic poza tym innego nie słychać. Jedyny plus tego wszystkiego to, że Lubin Peks nie ma swojego stanowiska na tym meczu. To jest największy plus. Dlaczego nie zachowuje odstępu 2 metrów? Bo tak. Prosili się o to bramkę już od 20 minut ponad.
Piotr Masyka w dzisiejszym spotkaniu KGHM Zagłębie Lubin Lech Poznań 3-3. Dwa oblicza Zagłębia w pierwszej połowie. Bardzo fajne spotkanie. Wszyscy się cieszyli. W drugiej połowie niestety tragedia. Lech nas dogonił na 3-3 i podział punktów. Niestety słabo to wyglądało, szczególnie w drugiej połowie. Zmiana nastrojów o 180 stopni. Jak Ci się podobała druga połowa? Piękna gra Lecha. Zagłębie w ogóle nie grało. Jeszcze ten parodysta Tosik i Pakulskie, nie wiem co to w ogóle w klubie robi. Dziękuję, do widzenia. Tak się składa, że wynik, który uzyskaliśmy z Lechem Poznań u siebie, daje nam marne szanse na górną ósemkę i będziemy chyba musieli te 7 dodatkowych kolejek walczyć o utrzymanie. Wielka szkoda, bo naprawdę było blisko, a gra w pierwszej połowie była naprawdę bardzo fajna i przyjemnie się to oglądało. Jednak w drugiej połowie nasi chłopcy za bardzo się bronili i źle to się skończyło. No wielka szkoda. Ja dziękuję za to, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Serdecznie pozdrawiam i widzimy się już niebawem. Siemanko.